Witam szanowni państwo. Z tej strony mówi Mateo z Zon. Oczywiście jak widzicie, jestem w tak zwanym międzychodzie, co niby jest kwarantanna, a tej kwarantanny nie widzę. Jest ta cała sprawa nadmuchana. I tak jak wszyscy mówili, że to jest jedno wielkie oszustwo masonerii. Grzegorz Braun z Konfederacji i Korwin Mike, brawo wam za to, co robicie w Sejmie. I nie dajcie się zmanipulować tym naszym rządom, które nas nieustannie okłamują, kłamią i chcą nam po prostu kajdany najchętniej założyć. Kagance już niektórym co założyli, ale na szczęście są tacy ludzie i brawa im za to, co nie noszą tych kaganców i brawo za wolność. Będziemy my, patrioci, walczyć o tę wolność i nie damy się tym, co noszą te maski i nakazują nam noszenia tych masek, ponieważ jest to bezprawie. Polska, nasza konstytucja i są odpowiednie paragrafy, co mówi wyraźnie wprost, nie ma takiej ustawy co do noszenia tych tak zwanych masek i tak zwanych tych restrykcji, które wprowadzili. I ten cały Adam Niedzielny, nasz minister zdrowia, wprowadza ludzi w błąd, a ludzie się go boją, przestraszeni, normalnie trzęsą portami. To jest po prostu jakieś śmieszne nieporozumienie. Musimy coś zrobić, proszę państwo, patrioci, z tym całym zamieszaniem, ponieważ gdyby nie my, to cały Sejm by zrobił z nami co chce. Tak jest i tak się dzieje. To jest po prostu śmieszne. A widzę, ludzi niektórych chodzą bez maski, a większość chodzi niestety z maskami, z kagancami na twarzy. Śmiać mi się chce. Brawo tym wszystkim, którzy chodzą bez maski. Precz z kagancami i za wolność walczymy. Oczywiście również pozdrowienia do Grzegorz Braun, do Korwin Mike. Pozdro.